Witam w kolejnym odcinku z serii pytania-odpowiedzi. Pytania oczywiście zbierałem u siebie na Instagramie i na Facebooku. Zanim przejdziemy do odpowiadania na pytania, to chciałbym poinformować, że w sobotę widzimy się standardowo na Fit Expressie oraz, że kanał zmienia nazwę na Obama Cox i będą z tym związane drobne zmiany, o których wolałem Wam powiedzieć właśnie teraz. Przechodzimy sobie do pierwszego pytania. Kuba, oglądam Cię od dawna i nigdy nie owijałeś bawełnę. Powiedz, czy nie pojebało się w tym fitnessowym świecie? Jeszcze 5 lat temu żadna laska nie robiła przysiadów, ciągów czy wyciskania, bo to zło, a teraz wszystkie robią te ćwiczenia i walą takie ciężary, że nie jeden facet się zawstydza. Jak Ty to widzisz? Jedyny aspekt, który mnie denerwuje, to taki, że niektóre dziewczyny dźwigają więcej ode mnie. Tak, to fakt, ale generalnie uważam, że poszło to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Jest coraz więcej świadomie trenujących dziewczyn, tak zwanych lifterek, które wiedzą, po co pójść na trening. To dzięki nim tak naprawdę zmienia się ten stereotyp treningu wśród kobiet, a tak na dobrą sprawę efektów treningowych wśród kobiet. To dzięki nim kobiety chcą spróbować tego treningu i zwracają się wtedy czy do trenerów, czy bezpośrednio do dziewczyn trenujących. Dzięki temu, że mamy coraz więcej tych dziewczyn trenujących, to dziewczyny są ładniejsze, silniejsze, więc jakby wynikają z tego, uważam, same korzyści, to, że dziewczyny po prostu teraz ćwiczą naprawdę fajnie z głową, czy poprzez YouTube, czy poprzez jakąś pomoc trenerską, to tylko świadczy o tym, że naprawdę są świadome tego, co robią, i tutaj solidny ukłon w ich stronę i wielkie dzięki. Pytanie zupełnie na serio. Widzisz się kiedyś w klasyku zamiast w męskiej, zwłaszcza pod okiem Arka? Obecnie przy moim wzroście 1,81 m, 72 kg wagi, przy startach ważyłem 73,4 kg. Nie bardzo się widzę, aczkolwiek kategoria kulturystyka klasyczna to jest taka kategoria, którą się bardzo inspiruję. Uważam, że są to duże sylwetki mimo wszystko. Przy moim wzroście musiałbym ważyć w formie jakieś 88-9 kg, więc to jest nierealne w moim przypadku. Jestem tego świadomy w 100%. Nawet pod okiem Arka nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Kulturystyka klasyczna fajna, bo bardzo fajne proporcje właśnie umieśnienia względem estetyki sylwetki, ale niestety nie dla mnie. Ja zostaję w męskiej sylwetce, w której także mam niedowagę, więc spokojnie. Kolejne pytanie. Kiedy jakaś nagrywka z Arkiem? Dieta, suple, ogólnie przygotowania? Chętnie pośledzę. Bardzo miło mi to słyszeć. Od stycznia zaczynam nowy sequel filmików na kanale, które będą ukierunkowane stricte pod moje starty. W styczniu podejmiemy z Arkiem już ostateczną decyzję, gdzie się pojawi w przyszłym roku na zawodach. I ten sequel będzie właśnie poświęcony tym przygotowaniom. Od A do Z pokażę Wam wszystko, jak to wygląda. Będę tam umieszczał swoje plany, suplementację, dietę i tak dalej, jak to się będzie zmieniało na przełomie tam, powiedzmy, okresu startowego. Myślę, że wtedy w takich filmikach Arek chętnie weźmie udział, więc myślę, że będzie co obserwować. Bo będzie szczerze, nie będę tam Wam ściemniał, że zajebiście, jak nie będzie na przykład. Jakie rekordy na masie, Twoje wymiary, ile w pasie, ile w łapie, w klatce, jak samopoczucie na redukcji? Mam zamiar redukować do podobnego BF-a od nowego roku. Myślę, że co do tego ostatniego zdania, że masz zamiar redukować, to zachęcam. Moja sylwetka nie jest jakaś nadprzeciętna, do której nie można powiedzmy dojść. Więc redukuj, motywuj się. Jeśli się doredukujesz, to podrzuć fotkę, czy na Instagram, czy na Facebooka. Umieścimy ją u mnie na kanale. Jakie rekordy na masie? Obecnie jeszcze nie jestem na masie, wychodzę z deficytu w nadwyżkę, więc jakichś tam dużych ciężarów nie dźwigam. Poza tym kontuzja udowodniła mi, że czasem warto sobie zrobić 2 głębokie wdechy i zrobić kroczek do tyłu. Też nabrałem takiego trochę strachu, trochę świadomości, trochę takiego przekonania, że jednak zdrowie ponad wszystko. Poza tym zawsze moim celem głównym była sylwetka, a nie jakieś tam dźwiganie dużych ciężarów. Aczkolwiek wiem, że dobra sylwetka i duże ciężary to wszystko fajnie idzie razem w parze, ale staram się to wszystko wyważyć, żeby to miało sens i trzymało się kupy. Przede wszystkim trzymam się solidnie planu i słucham swojego organizmu. Ale z takich, powiedzmy, moich maksów to przy wadze 77-76 kg robiłem w ciągu 145 na 5, siady 110 też na piątki. Obecnie teraz w planie ostatnio miałem 107 na 6, więc siady myślę, że w miarę jestem na dobrym poziomie teraz. Co do martwych ciągów, to miałem 110 w planie, ale trochę jeszcze mam strach w głowie. Mój personal best na wyciskanie to chudy szarpnął 120. Samopoczucie na redukcji bardzo dobre ze względu na dobre rozłożenie jednostek treningowych, dobrą suplementację i dbanie o regenerację. Dużo spania, jakieś tam suplementy jeszcze przed tym brane, także na regenerację nie narzekałem. Naprawdę Mógłbym to ciągnąć długo, długo. Co mógłbyś jeść non stop, nie obawiając się o konsekwencje? Jeśli byłaby taka rzecz, to na pewno byłaby to pizza. Wiedzą to osoby, które mnie obserwują jakiś czas. Nieważne, czy by była to pizza włoska, czy amerykańska, czy pizza z parmezanem u góry i jakąś tam szynką, czy po prostu chamska pizza po imprezie i 4 piwach. Pizza to zawsze pizza, pizzę uwielbiam i zawsze mam na nią największe smaki. I nawet nie tyle na słodkie, co właśnie, żeby sobie zjeść dobrą pizzę. Więc jeśli by coś takiego było, to bym był w niebo wzięty. Ile razy w tygodniu katujesz łapy i jaki jest zakres powtórzeń na bica, jak i na trica? Generalnie nie różnicuję tego na biceps i triceps, że są jakieś różne powtórzenia. Staram się progresować i zwiększać objętość treningową na dane partie, tak jak na wszystkie inne. Tak samo traktuję biceps, triceps. Przez ostatnie 6 tygodni w poprzednim planie w WW miałem jeden taki, no, który był powiedzmy stricte ukierunkowany pod ręce, więc jeden trening miałem tylko pod ręce i tam miałem po jednym głównym ćwiczeniu. Jedno na biceps, jedno na triceps, powiedzmy w 3-4 seriach i kolejne takie drugie ćwiczenie, może trzecie ćwiczenie w tym planie to była po prostu super seria biceps, triceps i tyle. Nie katuję jakoś bardzo dużo łap. Maksymalnie jak robiłem wcześniej plan push-pull, to też to było po 3-4 ćwiczenia maksymalnie w przeciągu w przekroju całego tygodnia, więc bez przesady. Ile masz stałych podopiecznych? Zawsze mnie to ciekawi. Obecnie jest to 6 osób, z którymi pracuję na stałe, z którymi pracuję już dosyć długo. Oczywiście mam też klientów pobocznych, z którymi gdzieś tam współpracuję, nie na takich może złożonych warunkach jak z tymi osobami, które teraz mam. Raczej staram się im poświęcać czas, jaki mam, a tego czasu nie miałem ostatnio zbyt dużo. Myślę, że od stycznia trochę się to przewartościuje, bo będą pewne zmiany u mnie. Raczej nie jestem z tych osób, które przyjmują podopiecznych na siłę, a nie poświęcają im uwagi, tylko jednak kto ze mną współpracuje, ten myślę, że nie narzeka. No i tyle. Generalnie staram się szanować, żeby ludzie mnie szanowali, więc ja też staram się ich szanować i gdzieś tam odpisuję, więc na siłę 300 osób nie biorę, bo po prostu bym temu nie dał rady. Jak sądzisz, jak zmienić trening nóg, by zwiększyć siłę w siadzie, a co za tym idzie objętość czwórki? Mam z tym mały problem. Jeśli masz problem z siadami, to być może problem tkwi w podstawowej sprawie, czyli technice tego przysiadu. Jeśli umiesz dobrze manewrować powietrzem, dobrze oddychać podczas tego ćwiczenia, umiejętnie napiąć górę pleców, dobrze ustawiasz sobie, myślę, że chodzi tutaj pewnie o high bar, nie napisałeś jaki przysiad, no ale przysiad, czy to high bar, czy low bar, to wiadomo, że też warto umiejętnie położyć ten gryf na plecach. Jeśli nie masz żadnych ograniczeń, tutaj nie wiem, chociażby staw skokowy, biodro, nic nie trzyma, mobilizacyjnie jest ok i uważasz, że twoja technika treningowa jest dobra, to może skup się na ćwiczeniach akcesoryjnych, jakichś dodatkowych, które generalnie tą czwórkę poprawią, a może przełoży się to na poprawę siadu. Chociażby ćwiczenie, które jest bardzo podobne do przysiadu, zakrok, na przykład z deficytu fajnie ci ubuduje czwórkę i pośladek, bardzo podobny ruch biomechanicznie do przysiadu, więc chociażby takie właśnie zakroki, chociażby goblety, które są trochę inaczej, rozłożenie jest ciężaru, bo będziesz trzymał obciążenie blisko przy sobie z przodu, ale też poprawiają wzorzec przysiadu, poprawiają jego głębokość, poprawiają ogólnie właśnie pracę nad oddechem, jeśli w ogóle będziesz na tym się skupiał. Generalnie polecam też boksy. Myślę w ogóle wejdź sobie na Barbell Brothers, oni tam bardzo dużo wrzucają tipów treningowych związanych z przysiadem, właśnie z różnymi aktywacjami, jak co poprawiać, więc na tym się skup. A jeżeli po prostu uważasz, że twój siad jest w miarę ok, nie idzie w nim ci siła, może zacznij zmieniać jakieś metody, a jeżeli chcesz poprawić po prostu objętość swoich czwórek, to po prostu dodaj jakieś ćwiczenie na tą właśnie grupę mięśniową i po prostu sobie w niej progresuj. I ostatnie pytanie, myślę, że dosyć fajne, przepnę się tylko na chwilkę, bo kończy mi się nagrywanie. Dobra, i mamy kolejne pytanie, push-pull, FBW czy split, co według Ciebie będzie najlepsze dla początkujących bywalców siłowni? Pozdro. Bardzo fajne pytanie. Generalnie FBW i push-pull, jakbyśmy umiejętnie rozpisali, to można by było wywnioskować, że jest to bardzo podobny plan, mimo że push-pull odnosi się do taśm, do wypychania i do przyciągania, to przy umiejętnym rozpisaniu można by było wywnioskować, że jest to bardzo podobny plan co FBW. Zestawiając FBW i split, wiadomo, że jeśli ktoś potrafi wypracować sobie podobną objętość treningową na tych planach, to FBW i split nie będzie wtedy wcale gorszy, aczkolwiek uważam cały czas, że jako osoba, która zaczynała na splicie, uważam, że FBW przygotujecie całościowo, będzie większa powtarzalność wzorców ruchowych, większa powtarzalność ćwiczeń, będziesz przekroju powiedzmy 3 miesięcy częściej powielał dane ćwiczenia. Co za tym idzie, będziesz w stanie lepiej je wykonywać. Jakość ruchu będzie lepsza, większa świadomość tego wszystkiego, bo będzie to po prostu wykonywane częściej. Będzie to bardziej z korzyścią dla Ciebie, jeśli jesteś osobą początkującą. Generalnie FBW pokazuje też duże braki, jeśli chodzi chociażby o nasze braki mobilności, stabilizacji. Możemy dorzucać sobie ćwiczenia akcesoryjne, które będą poprawiały nasze wady postawy. Generalnie split, ok, fajna sprawa. Generalnie nie można powiedzieć, że jest to plan zły, system treningowy zły, ale umówmy się, są lepsze. Więc jeżeli po przykładowo poniedziałkowej klatce za 3 dni możemy znowu ją zrobić, to po prostu zadajmy sobie pytanie, czemu jej nie robić, nie? Więc uważam, że FBW jest taki trochę kategoryzowany jako ten plan dla lamusów, taki słaby plan wstępny, wstępna obiegówka taka, o dobra, w styczniu zaczynam trening z siłownią, trening siłowy i co? No to FBW, zróbmy 2 tygodnie FBW, 3 serie po 12 powtórzeń, spompujmy i ten. Generalnie uważam, że na FBW można trenować przez naprawdę większość swojej, nazwijmy to, kariery treningowej. Jest to bardzo dobry plan, z którego można wyciągnąć wiele benefitów, jeśli umiejętnie jest ten plan zapisany. Po prostu generalnie, jeśli przestrzegamy jakichś tam podstawowych reguł treningowych, metodycznych, to naprawdę jest to fajna sprawa. FBW możecie sobie ciągnąć przez długie miesiące i wyciągać z niego fajne benefity. Później polecam też push-pull, fajna sprawa, przeniesienie się później na przykład na upper-lower. Generalnie splitu nie odradzam, nie mówię, że jest zły, ale ogólnie bardziej przygotuję Was full body, bo jest to taki plan, który będziecie więcej razy powielali dane boje, co za tym idzie, częściej będziecie trenować rzeczy, które przełożą się na Waszą hipertrofię, Waszą siłę, Wasz rozrost sylwetki itd., itd. Jeśli do tego dołożycie jakieś ćwiczenia złożone, jakieś fajne ćwiczenia akcesoryjne, to naprawdę uważam, że no nie ma nic lepszego dla osoby, która czy zaczyna, czy jest nawet średnio zaawansowana, to po prostu uważam, że FBW mimo wszystko jest naprawdę bardzo dobrym planem i nie kategoryzowałbym go, że jest tylko planem dla osób początkujących. Tyle na dzisiaj, dzięki, że oglądaliście, liczę na łapki w górę. Widzimy się w sobotę już w kolejnym Fit Expressie, a niebawem będą dosyć solidne zmiany. Pozdrawiam.